Telewizja Polska objęła patronatem zjazd. Akademicka Telewizja Naukowa na żywo transmituje zjazd w internecie. Dlaczego tak uroczyście? No, przede wszystkim to chyba zasługa Światowego Roku Fizyki, prawda? Obchodzimy teraz stulecie tych słynnych prac Einsteina, więc fizyka jest jakby na topie. A wydaje mi się, że dołożyliśmy pewnych starań, żeby było uroczyście, ponieważ no, jest na topie i nie jest jednocześnie. To znaczy, no, chciałoby się pozyskiwać więcej tych funduszy, prawda? Dlatego, że fizyka jest jednak dosyć droga. W związku z tym chcieliśmy, żeby ta informacja poszła do społeczeństwa, żeby to jakoś rozpropagować, żeby powiedzieć, że no, fizyka jest fascynująca z jednej strony, ale że jest bardzo potrzebna. No i w związku z tym właśnie dołożyliśmy wysiłku, żeby no, troszeczkę dodać takiego akcentu artystycznego, ponieważ to jest to, co trafia do ludzi. No właśnie, jakie w tej chwili dziedziny w fizyce, można powiedzieć, są najmodniejsze? To znaczy, nad jakimi się najbardziej pracuje tak, w tej chwili? To określenie najmodniejsze jest chyba dobre, dlatego że jest dużo dziedzin ważnych, prawda? Ale rzeczywiście jest kilka takich szczególnie często wymienianych i rzeczywiście można powiedzieć, że to są modne Jakie dziedziny. To są dziedziny? To jest tak zwana spintronika. Co to jest spintronika? To jest tak jakby taka elektronika, w której nie tylko ładunek elektryczny jest ważny, ale również spin. Czyli no, mówiąc w skrócie, używając skrótu myślowego, taki moment magnetyczny. Prawda? A przykład zastosowania spintroniki? No, jak najbardziej w komputerach, prawda, w chipach, a więc w tej takiej super nowoczesnej elektronice. Czyli znalazła już swoje praktyczne zastosowanie w przemyśle, tak? Może nie aż tak, ale nad tym się bardzo dużo pracuje. Natomiast, a jeszcze jakaś dziedzina? Natomiast no, bardzo teraz modna jest tak zwana informatyka kwantowa, prawda? Mieliśmy tutaj przed chwilą wykład laureata nagrody imienia Wojciecha Rubinowicza. I mamy pozostałe wykłady. To jest też coś takiego, co jest bardzo modne, rozwijane. Wielu fizyków na świecie i w Polsce nad tym pracuje. Tak. Panie profesorze, czy może pan wymienić paru naszych polskich fizyków, którzy są w czołówce światowej i powiedzieć, co oni robią, nad czym pracują, jakie są ich największe osiągnięcia? Tak, no tu musiałbym zebrać trochę myśli, prawda, bo to też łatwo kogoś urazić, nie wymieniając, prawda, te osoby, ale no, niewątpliwie należałoby tu wymienić pana profesora Tomasza Dietla, który w tym roku dostał bardzo prestiżową nagrodę. Ona się nazywa Giant Technologies Europhysics 2005. I właśnie będzie na zjeździe miał wykład, będzie prawda? Na zjeździe miał wykład. Wczoraj prowadził sesję z udziałem noblisty. Więc niewątpliwie pan profesor Dietl. Należałoby również wymienić no, jego kolegów, którzy również pracują w dziedzinie spintroniki. Profesora Barnasia z Poznania, profesora Twardowskiego z Warszawy. To są wszystko właśnie osoby, które się zajmują spintroniką. Jaka przyszłość Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej? No, sądzę, że świetlana. Do czego dążą? Na naszym wydziale wiele prac ma charakter teoretyczny, ale wiele również sięga zastosowań. Więc taką dziedziną, którą u nas się uprawia, które się nie uprawia może na innych wydziałach fizyki, jest tak zwana jonika ciała stałego. Czyli to jest taka gałąź fizyki ciała stałego, gdzie ważne są jony, nie elektrony, ale jony. To ma też bardzo wiele różnych zastosowań w ogniwach paliwowych, między innymi w bateriach, wszelkiego rodzaju sensorach, a więc rzeczy związane z energetyką, coś, co też jest no, dosyć takie priorytetowe aktualnie. I ostatnie pytanie, panie profesorze. Czy taka transmisja na żywo w internecie ma jakieś znaczenie dla rozwoju fizyki? No, no ja myślę, że chyba ma, że jak najbardziej to jest nowum, prawda? To jest coś takiego żywego, to jest coś bardzo powszechnego, co trafia do wielu ludzi, coś tak właśnie, no powiedziałbym, na miarę czasów naszych. Jak najbardziej chyba, wydaje mi się, że państwo robicie wspaniałą robotę. Dziękujemy bardzo. Dziękuję serdecznie. Bardzo. Życzymy Dziękuję. Oczywiście powodzenia Wydziałowi Fizyki. Dziękuję Dziękujemy bardzo. Dziękuję.